Witam wszystkich w kolejnym unboxingu. Dzisiaj rozpakujemy sobie edycję kolekcjonerską gry Watch Dogs Dead Set Edition na PlayStation 4. Edycję tą kupiłem za 30 euro w promocji w sklepie Ubisoftu. No i zobaczmy, co tam jest. Dzisiaj rozpakujemy sobie na mojej kanapie, która jest do castingów i unboxingów. Wiadomo, w rękawiczkach, żeby nic nie uszkodzić, nie ubrudzić. Rożą, że dam radę bez noża. Coś tam lata w środku, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dobra, folia zdjęta. Teraz tutaj jeszcze mam jakąś tekturę. Jeszcze delikatnie bym chciał, żeby tego nie podrapać jakoś. Dobra. Oj, a tu coś się rwie. Co to będzie? A nie, dobra, to tylko to. Delikatnie. Dobra. Tekturka elegancka. Jest spis w samym środku. Jest co? Gra. Figurka Aidena. Steelbook, artbook. Soundtrack, mapa, cztery jakieś karty i trzy przypinki, coś w tym stylu. Tak się prezentuje pudełko z przodu. No, z tyłu takie coś. Już się samo otwiera. Zobaczmy. Jej. Co? Gra. Na PlayStation 4. No, grę już mam, to raczej nie będę odpakowywał. Są prawdopodobnie te karty. Karty pułapki. Watch Hot Dogs. Default. T-Bomb. Aiden Pierce. I Klara. Chowamy. Niech sobie to gdzieś tam leży. Co teraz mamy? Przypinki do przypinania. Tego raczej nie będę wyciągał, więc to będzie w tym. Ale spoko. Fajne, ładne. Daję okejkę. I tutaj co? Steelbook. Światło trochę za mocne dałem. Przód, tył. W środku coś jest? Nie. Za mocne to światło niestety. Ale steelbook spoko. Co my tu mamy? Mapa. Mapa z Chicago. Mam nadzieję, że nie podrę.
Łapa jak łapa. Może być z tyłu wzorki. Też odkładamy na bok łapę. Tutaj co? Soundtrack. Trzynaście utworów. Fokus. Łe. Baja. No i teraz figurka. A nie, tu coś jeszcze jest. Artbook. Wiesz, artbook na końcu, teraz figurka. Tutaj wytłoczony napis Watch Dogs, styropianie. Wiadomo, jakie informacje. Od 14 lat. Ubisoft, czyli no, styropian jest oryginalny, od Ubisoftu, a nie jakieś tam podróby. Nie żadne podrabiańce. Czarny. To otwieramy. Ja no, rozetnę to nożem. O, może rozdrapię to. Elegancko. Potem zakleję z powrotem i pójdzie jako nówka. Jest figurka. Nawet ciężka. Fokus. Tak się prezentuje. Wygląda nawet spoko. Jest cała. Rączki się nie ruszają. Tył. Od spodu jakieś napisy. Watch Dogs. Ubisoft. Czyli no widać, że oryginał. To chowamy go z powrotem. No i na bok. No i został jeszcze artbook. Nawet grubawy, ciężki. W środku. Obrazki. Postacie albo postaci. Trochę mi ciężko przewracać strony w tych rękawiczkach, ale tu wiadomo, żeby się nic nie zniszczyło. Mam nadzieję, że nigdzie się nie odbijam. To stanowczo za mocne. Default. Misza.
To było na tyle. O, artbook nawet spoko wykonany. Jeszcze raz całe pudełko. Już będzie coś w środku. Czy to się w ogóle wyciąga? A nie będę szarpał, nie chcę popsuć. Chyba to pudełko główne jeszcze raz. No i moja kanapa. To było na tyle. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie zostawić suba z dzwoneczkiem. Komentujcie, udostępniajcie. Bajo!